Dzień dobry, z parku przy Pałacu na Majkowie, z filii numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Wita Was jak co dwa tygodnie i zaprasza do kolejnego rzutu krótką piłką Iza Fietkiewicz-Paszek. Bohaterem odcinka jest Roman Bezet. A tak innymi słowy, czy raczej sięgając do dowodu osobistego, to Bogdan Tadeusz Michał Zdanowicz. Urodzony 27 lipca 1954 roku w Resku, powiat Łobez, gdzie spędził dzieciństwo i lata młodości. Ponieważ udało mi się zajrzeć nie tylko do dokumentów, ale i do przepastnych plików z fotografiami, to się nimi z Wami podzielę. Na studia wyjechał do Krakowa, gdzie pozostał na kolejne 40 lat. Po ukończeniu polonistyki pracował w Domu Kultury jako nauczyciel-instruktor. Już na emeryturze zdobył w Londynie kilkuletnie doświadczenie emigranta. Aktualnie mieszka znów nad rzeką Regą, gdzie zajmuje się m.in. odtwarzaniem historii miasta i jego mieszkańców. Proszony o krótki biogram, mówi o sobie tak. Dawno skończony polonista, były instruktor, nauczyciel, spełniony już emeryt, redaktor, edytor, grafik, poeta. Okazjonalnie publikuje recenzje książek poetyckich, natomiast od ponad 20 lat jest producentem książek jako redaktor, edytor, grafik i wydawca w różnych konfiguracjach. I tak powstało ponad 350 publikacji, w tym liczne książki, broszury i almanachy Kaliskiego Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka, z którym Bogdan był od początku związany. Informacje o publikacjach znajdziecie na stronie www.bezetart.pl. Zdanowicz opracował i opublikował spuściznę zmarłego starszego brata Leona, Łabuś Leona, ostatni numer prywatnego okazjonalnika literackiego, poświęcony życiu i twórczości wydawcy kwartalnika, czyli właśnie Leonowi, zbiór prus opowiastki opowiadające oraz Leoniki i inne wiersze wybrane. Dba także o pamięć po Magdzie Tarasiuk, poetce, prozatorce, zmarłej w grudniu 2020 roku. Rok po jej śmierci wydał zbiór Nie wszystko, zapiski, felietony, opowiadania, fragmenty powieści, fotografie oraz wspomnienia przyjaciół Magdy. Pielęgnuje nie tylko pamięć o bliskich i przyjaciołach, ale także o swojej małej ojczyźnie. Wraz z żoną Iwoną pomaga lokalnym autorom wydawać ich dzieła, a przede wszystkim zbiera, opracowuje i publikuje wspomnienia mieszkańców, stare zdjęcia Łobza, tworzy księgi wspomnień, a obecnie pracuje nad albumem odtwarzającym widoki z miasta z lat 1890-1945. Około roku 2000, kiedy ruszył internet, zaczęły powstawać różne portale, także poetyckie. Wtedy Bogdan na kilka lat zakotwiczył na forum poezja.org, gdzie był opiekunem czy też nauczycielem zaczynających przygodę z literaturą. Organizował też letnie warsztaty, konkursy, wydawał własnym sumptem debiutanckie arkusze, tomy z wierszami, z czasem również z prozą. No to czas na trochę prywaty. Poezja.org to portal, na którym i ja poznałam się z Bogdanem, najpierw wirtualnie, później na żywo. I zawsze będę powtarzać, że zawdzięczam mu nie tylko swój przeddebiutancki tomik, niespodziankę, ale przede wszystkim pierwsze szlify i to, że w ogóle odważyłam się uwierzyć, że to moje pisanie można pokazać ludziom. Pamiętam jak dziś słynne nożyce Bezeta, którymi bez litości wycinał całe grafomańskie frazy. I zapamiętałam chyba najważniejszą naukę z tamtego czasu, że pisanie jest walką z nadmiarem, jest skreślaniem. Tak więc klawisz delayed jest dla osoby tworzącej najlepszym sprzymierzeńcem. Oczywiście jestem jedną z wielu osób, które sporo zawdzięczają Bogdanowi. Opowiem Wam teraz o niezwykłym przedsięwzięciu, którego podjęliśmy się w gronie skupionym wokół Bezeta. Otóż w 2006 roku z inicjatywy Ireny Barbier, poetki, naszej serdecznej do dziś przyjaciółki, a także Witolda Marka Wachowskiego, wydaliśmy książkę Niespodziankę. Co to było? Posłuchajcie fragmentu recenzji Wandy Skalskiej. Rzecz poetycka, trochę szalona, pośrednio i bezpośrednio dowodząca istnienia literackiej gry. Oto grupa przyjaciół skupionych przy internetowym portalu www.poezja.org podejmuje zabawę z jednym wierszem Bogdana Zdanowicza, moderatora i mentora tegoż portalu, używającego ksywki Bezet.
zabawę, która w gruncie rzeczy zabawą nie jest. Punkt wyjścia tej książki to kilkunastowersowy utwór poetycki Zdanowicza pod tytułem Znaczenie. Potem następuje lawina przeszło 40 tekstów, głównie poetyckich, ale i prozatorskich, innych autorów, stanowiących wariacje tegoż wiersza. Gdybyż to były tylko wariacje, lecz mamy tu do czynienia także z kontynuacjami, aluzjami oraz swobodną grą skojarzeń. Jednym słowem zderzamy się tu z literackim wielogłosem interpretacyjnym. Lecz to nie wszystko, gdy idzie o omawiane wydawnictwo. W części drugiej mamy jeszcze jedną niespodziankę, będącą niejako dopełnieniem przedstawionej części pierwszej i spełnieniem cichego marzenia wszystkich poetów. Jakież to marzenie tu zrealizowano? Marzenie przekładu na wiele języków. Dodam, że tłumaczeń było ponad 30, a na jakie języki zobaczcie sami. Wspominałam, że Bogdan był związany z Kaliskim Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Otóż między innymi moderował wiele spotkań podczas kolejnych edycji festiwalu imienia Wandy Karczewskiej, który odbywał się w Kaliszu w latach 2011-2019. Że wszystko się wiąże z tą miłością tak naprawdę. Nie jest za późno na życie. No można zaczynać zawsze. Czekałam, aż do tego dojdzie. Zawsze. Można zacząć od nowa. Wcześniej wydaliśmy dwa zbiory opowiadań, Shorty i Shorty 2. Zbiór wierszy bardzo dawno. Rozmawiają i tak zadzierzga się przyjaźń, która w ciągu roku owocuje spotkaniami, rozmowami. Cykl wierszy nazywał się Wiersze dla Uty. Julian Przyboś, czołowy polski poeta XX wieku, najbardziej znany i najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel awangardy. Stowarzyszenia już nie ma, ale na pomoc Bogdana wciąż mogę liczyć. Wiele razy dał się namówić do udziału w Krótkiej Piłce, w której komentował twórczość m.in. Wiesławy Ptaszyk czy Grzegorza Malechy. Spośród tych wszystkich ról nas oczywiście najmocniej interesuje Bogdan Zdanowicz, poeta. I tak poetycki debiut prasowy miał miejsce ponad pół wieku temu w miesięczniku Spojrzenia. Debiut książkowy to rok 1980 i tom poezji pod tytułem Kiedy Ciebie nie ma. Drugi zbiór ukazał się w roku 1989, Szpital zwyczajnego dnia. Kilka kolejnych książek wydanych zostało w niskonakładowym, bez ISBN-owym trybie. Piosenki dla dziewczynek, Sowa i inne ptaki, dwie edycje tomu Inne przestrzenie oraz polska i francuska wersja arkusza miniatur pod tytułem Krzyżyki. W roku 2012 ponownie, jako tradycyjna i formalna publikacja, ukazała się Przebieranka, w roku 2020 tom La La La, a w 2023 najnowsze poetyckie dziecko Bogdana Zdanowicza pod tytułem Zielone. I tej właśnie książce przyjrzymy się nieco bliżej. Zarówno w swojej pracy redakcyjnej, jak i we własnej twórczości Bezet jest niezwykle wyczulony na wszelkie subtelności językowe, niuanse, wieloznaczności słów i związków między wyrazami. Potrafi bardzo dobrze nimi operować, tak by wydusić z nich maksimum znaczeń i wyzyskać ich potencjał. Ma przy tym też kapitalny słuch językowy, wobec czego nie zaplączy mu się, uwierzcie mi, nigdy w tekście żaden przypadkowy czy niezaplanowany rytm, ani na przykład jakaś niekontrolowana fonetyczna zbitka liter. To cenię sobie bardzo w pisaniu Bogdana i na to proszę zwróćcie uwagę już przy pierwszym tekście, który specjalnie dla nas nagrał Bogdan Zdanowicz. Ale to jest wiersz szczególny również z innego powodu. Otóż na jego przykładzie zobaczycie jeszcze jeden zabieg, który bardzo chętnie stosuje w swoich tekstach Zdanowicz. Mianowicie na przestrzeni tego tekstu zobaczycie, po to wyświetlam tekst w całości, że odbywa się tu taka swoista gra z wierszem Federica Garcia Lorca. I to też jest charakterystyczne, bo w twórczości Bezeta i również w tym tomiku, o którym mówimy, znajdziecie motta, cytaty, nawiązania do bardzo wielu twórców. Spotkacie i Jerzego Nowosielskiego, i Marka Chagalla, i Davida Bowie, Marcela Prusta i wielu, wielu innych. Ten wiersz ma motto z Federico Garcia Lorca.
Nokturn schematyczny. Koper, żmija i półcień. Ślad, aromat i trzcina. Ziemia, wiatr i samotność. O księżyc wsparta drabina. Nokturn wariata. Najbardziej lubię sierpnia świt i chłód, co unieważnia stopy. Chcę ciebie, muszę czekać, gdyż kraj emigruje z Europy. Leżę w barłogu, kłębek snów, nietknięty nawet przypuszczeniem, obok wybudza się z narkozy, a za oknami chodzą cienie. Księżyc, gdzie słońce miało wstać, rosa i mgły i niskie chmury. Letni dmuchawiec, mały wiatr, uciekł tańcować gdzieś Mazury, więc leżąc prolonguje baśń. Gdy wstanę, straci formę bytu. O księżyc wsparta drabina. Jej sensu nikt już dziś nie czyta. Kto chciałby z głową w chmurach tkwić, gdy żyje w kraju w słów malignie? Koper do zupy. Żmija? Nic. Samotność do każdego przylgnie sama. Urodę taką ma, gdy się wydaje aromatem ziemi. A trzcina to twój żal, błyszczący ślad na wodzie latem. Oddam za niego wiersz i jazz, półcień półtonu, bezsen nocy. Bezsens mojego kraju, snu. Świtowi sierpnia patrząc w oczy zielone. Zastanawia mnie tytuł, który jest jako słowo wykorzystany na przestrzeni książki wielokrotnie i wielorako. Jako tytuł, szczególnie w powiązaniu z podtytułem, zobaczcie, wiersze i piosenki staroświeckie, słowo zielone nasuwa bardzo wiele skojarzeń, ale najbardziej przywiązałam się do konceptu, który wyrasta mi z tekstu jeszcze w zielone gramy. Czyli mimo tej asekuracji, że będzie staroświecko, poeta jakby chciał nam zaznaczyć, wciąż jesteśmy w drodze, a chęć życia nam nie zbrzydła, dopóki jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. Pamiętacie? Może nadinterpretuję, może, nie wiem, może błądzę w tej egzegezie, no ale zresztą posłuchajcie krytyka Janusza Taranienki, który redakcyjnie pracował z Bogdanem nad tekstami tej książki. Bogdan Zdanowicz pracuje w słowie i to chyba określa najbardziej charakter również jego twórczości. Bogdan Zdanowicz pisze w notce swojej na końcu ostatniego tomiku Zielone, że od ponad 20 lat przygotowuje do druku książki innych autorów. Redakcja, korekta, skład, opracowanie graficzne. Są to często książki literackie, czasami są to książki innego rodzaju, na przykład historyczne, czy też powiedziałbym rodzaju krajoznawczego, czy historyczno-krajoznawczego, regionalne, ale to nie jest istotne. Tak czy owak, wspólną częścią tych wszystkich książek jest język, jest słowo. Bogdan Zdanowicz to, chciałoby się rzec, chodząca encyklopedia przy całej kolokwialności tego sformułowania. Kiedy idzie o wyczucie słowa, wyczucie języka, sam miałem przyjemność i zaszczyt, powiem szczerze, tego doświadczyć. To powiedzmy sobie, można by tak rzec, że Bogdan jest zbiorem słowników języka polskiego rozmaitego rodzaju. A zatem ta świadomość języka, świadomość słowa, znawstwo literatury, myślę, że ma przełożenie na jego poezję. Bo z jednej strony on doskonale wie, jak się powinno, jak się nie powinno, jak jest dobrze, jak jest źle, jak jest poprawnie przede wszystkim językowo. I teraz jest pytanie takie, co zrobić, żeby nie powielać tego, co już było, jak przekazać własne przeżycia, w sensie zdarzenia, emocje, przemyślenia. Jak to zrobić, żeby było inaczej niż zawsze. I myślę sobie, że ta praca nad słowem w jego własnej twórczości poetyckiej
właśnie jest zdeterminowana przez jego ogromną świadomość i języka, i literatury. A zatem można było powiedzieć, że jest poetą doctus, poetą uczonym, a jego poezja to poezja docta, co również widać w Zielonym, ale może już nie tak bardzo jak we wcześniejszych jego tomikach, jak w La La La, czy jak w jeszcze wcześniejszej Przebierance. W Zielonym Bogdan Stanowicz realizuje takie postulaty, które wydają się przyświecać całej jego twórczości poetyckiej. I mam wrażenie, że są to postulaty, czy też wyróżniki krakowskiej awangardy, może nie wszystkie, ale to, co najważniejsze, to właśnie antyromantyzm, ekwiwalentyzacja uczuć, konstrukcja tekstu, przemyślana, dyscyplina intelektualna, minimum słów, maksimum skojarzeń, zwięzłość tekstu, antysentymentalizm, skróty myślowe, metafora spiętrzona, odległa, budująca obrazowość, bliska imagizmowi. Tekst jest obrazem. Niezwykle odlegle pokojarzony z pokojarzonymi słowami, a zatem sprawiający trudność w odczytaniu, hermetyczność w odbiorze, bo te metafory są bardzo odległe. A wszystko to razem, czy to, co dotychczas można byłoby obserwować w twórczości Zdanowicza, w Zielonym jest, by tak powiedzieć, podszyte. Chociaż to niewłaściwe określenie. W treści, w tle, w idei jest Konstanty Ildefons Gaczyński. Według mnie. O naszym gospodarstwie, 1934, Gałczyński, pierwszy wers. O zielony Konstanty, o srebrna Natalia. Ostatni wers, szósty. O Natalio Zielona, o srebrny Konstanty. W tomiku Zielone, słowo zielone występuje wraz z jego odmianami. Występuje 13 razy. Ba, papuki są zielone. Nawet kot, jestem jak kot, zielony aż. Pytam, dlaczego kot jest zielony? A bo u Gaczyńskiego przecież może być zielona gęś, tu nie może być zielony kot. Taka padła odpowiedź. Mróz, który z istoty jest srebrny, występuje w tomiku Zielone razy 27. Łącznie z odmianami i ze słowami pochodnymi. Zima razy 13. Mróz jest tym, co otwiera. Kiedy pytałem Bogdana, dlaczego mróz otwiera, o co tu idzie, o co ci chodzi, odpowiedział mi tak, zacytuję fragment prywatnej korespondencji. Gdzieś pytasz, co znaczy otwiera. Właśnie to. Otwiera to, co zakleszczyło nas w potrzebie obronnej, a więc w racjonalnym rachowaniu, etc. Taka konstrukcja. Mróz jako wróg, strach i mróz jako lek. Wielki mróz i mróz uczą. Krioterapia leczy po przejściu cyklu. Tak więc Zielonym, żeby podsumować, mamy taką rozpiętość między emocjonalnością i liryzmem Gałczyńskiego, a warsztatową racjonalnością czy racjonalizacją zapisaną na sposób pierwszej krakowskiej awangardy. No, słyszeliście, słowo zielone występuje 13 razy, więc pewnie tak w tak szerokim spektrum i ta moja interpretacja może się w jakiś sposób zmieścić. Zwraca uwagę Janusz na takie podwójne źródło języka Bogdana Zdanowicza. Otóż Konstanty Ildefons Gałczyński, którego duch unosi się niejako nad emocjonalnością i nad liryzmem tych wierszy, i pierwsza krakowska awangarda, w której można doszukać się dla odmiany wzorców warsztatowych. Na dowód tej fuzji posłuchajcie proszę jednego z moich ulubionych wierszy tej książki, ponieważ w nim, tak jak na dłoni, widać obydwa te głębokie źródła. Mój świt zaczyna dobrą noc dla ciebie. Sny zatopione pod tym samym niebem, rozmowy, cisza, która jest jesienią, tony niskie i liści prawie nie ma. Kiedy mówię tak, jedna ty rozumiesz. Nie znaczy płakać w oszalałym tłumie. Uśmiech to
światło ponad horyzontem. Poeta zabiera w swoich wierszach czytelniczki i czytelników w rejsy i na pustynię, i do Warszawy na Saską Kępę czy na Plac Zamkowy, do Gdańska, do Londynu, do Paryża, do Berlina, nawet do Katynia i Smoleńska. Ale mimo tak rozległych, powiedziałabym, i geograficznie, i mentalnie map, to tak naprawdę czytamy tu niebywale liryczne teksty, które są przede wszystkim o miłości, o codziennym przeżywaniu życia razem, czasem o tęsknocie, czasem o melancholii, częściej o spełnieniu i wdzięczności za to bycie obok, bycie dla siebie. Posłuchajcie. Pierwsza myśl po przebudzeniu i ostatnia na granicy snu, zapach deszczu zza okna, budzi mnie w środku nocy, kiedy idę do ciebie. Niech będą odkrywane pasma twoich wzgórz, piersi w promieniach świtu. Niech cienie dolin wypełni rozlane mleko mgły twój ciepły zapach. W czas mantry, przebudzenia, gdy język będzie milczał, oddając dźwięki wargom, wypełnią nas oddechy, a moje puste dłonie ulegną twojej pełni. Warszawa, Kraków. Kobieta jest miastem, które dzieli rzeka na połowy. Między brzegami wiatr łączy je wiele mostów, długie arterie, jednak tu świeci słońce i tu pada deszcz. Rozległe place przyszpilone do nieba wieżowcami biurowców i depresyjne uliczki na Saskiej Kępie, unoszące się na wysokość oczu, wypływające w czuły rejs w bryłach modernistycznych willi. Miasto tak wiele razy obce, obojętnie toczące w palcach pieniążek z dziurką w środku, połykające przyjezdnych jak szczelin automatu, budzi się, otwiera twoje oczy, gdy z Placu Zamkowego patrzysz na wieżę praskiego kościoła, na wschód wczesnego zimowego zmierzchu, na krakowskie wróble w karmnikach przed kościołem wizytek. Puchate pompony podrygują na głowach dziewczyn. Nowy świat jest jak długi pocałunek w tłumie przechodniów. Nazajutrz znikam w szybką podróż do ulic zakręconych jak obwarzanek wokół plant. Mężczyzna jest miastem złączonych połówek. Wyznacza je chłodny nurt rzeki, łączący południe z północą. Zrobiło się bardzo emocjonalnie, przyznacie. A jednak sprowadzę was jeszcze na chwilę na ziemię. We wstępie sporo miejsca poświęciłam na to, żeby wam pokazać Bogdana, animatora życia kulturalnego i literackiego, ale także Bogdana regionalistę, dla którego Łobez, jego mała ojczyzna, to jest takie miejsce, które przez całe życie wyznacza na swój sposób azymut różnych życiowych wyborów i wielu działań. Pomyślałam więc sobie, że zapytam o naszego bohatera kogoś, kto po pierwsze zna go od bardzo dawna, zna go bardzo dobrze, a po drugie sam jest z tej miejscowości i najlepiej wie, jak ta lokalna aktywność na co dzień wygląda. Bogdan Zdanowicz należy do tej kategorii ludzi, których jak się już pozna, to wydaje się, że się ich znało od zawsze. To jest ten rodzaj siły spokoju, która potrafi zbudować wokół siebie taką atmosferę, która pozwala nam na to, żeby zaufać i chcieć robić coś razem z nim. Odkąd sięgam pamięcią, to jest facet, który chodził z moją o 10 lat starszą siostrą do jednej szkoły, no funkcjonował w społeczności łobeskiej jako osoba związana z kulturą, zarówno poprzez brata Leona, jak i no, przez cały ruch lat 60. jako istotny ruch związany z kulturą w małym miasteczku, na tyle, na ile można było sobie pozwolić na to w poprzednim systemie. Kiedy wyjechał do Krakowa i zniknął na dłuższy czas, no niejako był obecny duchem poprzez
swojego brata Leona, który no, był najbardziej barwną chyba postacią w naszym mieście. Literat, poeta, no, człowiek o bardzo ciekawym emploi artystycznym, którego zawsze wspieraliśmy, jego żebraczą inicjatywę literacką w postaci pisma Łabuś. Potrafił przychodzić do nas, usiąść spokojnie, otworzyć portfel i mówić, że dawać tu na kulturę. No i to się działo. Kiedy Bogdan wrócił parę lat temu do Łobza na stałe, osiadł tutaj z powrotem, po całym bagażem doświadczeń krakowskich, stał się od razu niejako osobą, która no, potrafi zjednoczyć wokół siebie ludzi, którzy cenią, lubią sobie kulturę. Jest dla mnie to najbardziej dyskretna i taka spokojna instytucja kultury, jaką kiedykolwiek poznałem. Człowiek, który potrafi, oprócz tego, że jest poetą, wypromować poetów innych, starać się pokazać i namówić do tego, żeby czytać książki, pisać książki, promuje szeroko rozumianą no, taką kulturę słowa. I to erudyta, który nie powoduje, że ma się jakieś kompleksy przy nim. To bardzo fajna cecha, ten rodzaj skromności, ale też jest bardzo skuteczny. Mi bardzo imponuje tym, że taką cichym, spokojnym sposobem bycia jest w stanie zorganizować bardzo ciekawe inicjatywy wokół siebie, zarówno wokół słowa pisanego, jak i każdych innych dziedzin kultury. Cieszę się, że się znamy, cieszę się, że możemy współpracować i cieszę się, że pisze i że można go czytać. Dziękuję losowi za tę znajomość. I ja dziękuję losowi za tę znajomość, bo wiecie, mało jest ludzi, którzy tak bezinteresownie dzielą się z innymi swoimi talentami i kompetencjami. Bogdan Zdanowicz to jest człowiek od słów, który w piękny sposób łączy wrażliwość z solidnym warsztatem. Pisanie to nie jest zabawa, a słowo to nie jest zabawka. Poza wyjściowym talentem, poza wrażliwością, BZ domaga się od poety ciężkiej roboty. I za takie podejście, które nie powiem, przejęłam, też jestem mu bardzo wdzięczna. A na finał mała niespodzianka. Wiele z tych tekstów zawartych w Zielonym, aż prosi się o muzykę, to są gotowe piosenki, zresztą tak je nazywa sam poeta. Jedną z nich przesłałam naszemu dawnemu znajomemu, poecie z, no właśnie, znowu z Poezji.org. Poecie, który komponował muzykę i śpiewał wiersze autorstwa różnych osób z tego portalu. Mam i ja w komputerze pliki z nagraniami moich wierszy. Bezecie, Witold Rosołowski, czy jak wolisz, Mesalina Giedka i Kolenda dla Isi. Już nie świt, szara godzina, cisza we mnie wzbiera spokój. Co się drży i co się zaczyna, blakną straszne strachy wokół. Dziś aniołów się nie boisz, w górze nad choinki czułem, a ja blasku w oczach twoich, ani tego cię lubię. Już nie świt, szara godzina, cisza we mnie wzbiera spokój. Co się drży i co się zaczyna, blakną straszne strachy wokół. Jak zaczyna się kolęda, czuły płacz z uśmiechem w twarzy i przeczucia jak legenda, że jesteśmy cali z marzeń. Już nie świt, szara godzina, cisza we mnie wzbiera spokój. Co się drży i co się zaczyna, blakną straszne strachy wokół. I na pewno wiem, że wkrótce słońce zaczyna.
zacznie dzień bez echem, twoim moim pocałunkiem, na policzku naszym grzechem. Coś drży i coś się zaczyna.